Siema. No pewnie, no. Siema widzowie, z tej strony Alsi Zombiaczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się dla was odcinek z Teparek. Nigdy takiego odcinka jeszcze na moim kanale nie było, bo jakoś ja teparkowiczem nie jestem i jestem dosyć średnim ogólnie graczem PvP, jeśli chodzi o Minecrafta. Ale postanowiłem, że taki oto właśnie odcinek nagram, czyli po prostu to, co kiedyś wszyscy nagrywali, ile się rankingów bije przez 10 minut na Teparce. Więc ja takie coś nagrałem z dużym opóźnieniem. Także zostawcie tutaj wszyscy lajka, suba i dzwona. Jeśli chcielibyście moje teksturpaki, to zapraszam na Discorda, bo będzie tam niedługo nowa paczka teksturpaków. Napiszcie jakiś komentarz. No i co? Zapraszam was po prostu do oglądania, oglądajcie do końca, bo myślę, że wyszedł naprawdę odcinek spoko. Było parę śmiesznych sytuacji, więc no, po prostu się trzymajcie i życzę wszystkim miłego dnia. Na razie i siema, nara! Dobra, więc wbijamy z pierwszą osobą. No i tepnęło nas od razu jakimś goskiem. O, gość na 350 rankingu jest Aleksikiem. Rzuca perełeczkę. Aj, chyba koksa zjadł typek, czy mi się wydaje. Tak, gość od razu zjadł koksa. Jasny gwint, nie, no nie wierzę w to. Że typ od razu zjadł koksa, ale co on robi? On próbuje skoczyć do jakiejś dziury. Ty, on chce ze mną zrobić kratkę. Dobra, wiecie co? Ja dam mu zrobić kratkę. Wo, kurde. Gościu, nie gryź tak. Ty, on jest odpalony, czy mi się wydaje? Nie, mam wrażenie, że typ jest odpalony. Co on robi? On macha TNT? Nie wiem. Jakiś dziwny typek się trafił. Co on odwala, ten Aleksik? Aha, on skoczył sobie na dół. Dobra, wskoczę za nim. Zaraz mu się powinien kok skończyć. Dobra, nie wiem, nie mam totalnie pojęcia, co ten gość odwala, ale to jest jakiś Aleksik, który, nie wiem, ucieka w podziemia. Co on robi? Dobra, ja tutaj się zabuduję z nim, że tak powiem. No i spróbujemy go po prostu tutaj sklepać. On chyba zjadł drugiego koksa, tak. On zjadł drugiego koksa. Ile mam w ogóle za niego? Plus 31 rankingu. Plus 31 mam. Dobra, zjadł koksa, więc my sobie też po prostu jemy koksa. Wydaje mi się, że powinniśmy go zabić, ale no wiadomo, w takich sytuacjach jedna kratka, no to może być czasami różnie. Ale dobra, zmieniam sobie seta, żeby po prostu nie zapomnieć. No i lecimy z typeczki, mam jeszcze 10 refili. Nie wiem, ile ten typek ma refili, w ogóle on tu cały czas próbuje. O ty kurczaku. Dobra, gdzie mi ty uciekasz, byku? Nie! Noż, gdzie on rzucił tą perłę? Dobra, że mi tu nie uciekł perłami czasami. Kurde, jak mi też się ucieknie ziomeczek, to ale się wkurzę. Dobra, je refile typek. Już na koks mu się skończył, więc go po prostu dociskamy, dojeżdżamy i jest chyba nasz już po prostu ten ziomeczek. Dobra, refilki je. Jakiś giga Alex nam się trafił, o Jezu, nie mam hejsta. Jakiś giga Aleksik nam się trafił, o kurde, nagle mi zaczął ty bić, co jest? Gościowi się nagle przypomniało, że co, my się klepiemy? Ja pierdzielę, prawie się wydupczyłem, bania upadła, nie chciałem ryzykować, wolałem chwilę uciec, dobra, baniuka mu padła. No i go killnęliśmy, ja pierdzielę. Ale miałem taki moment zdygania, że już po prostu ginę. Wow, dobra, było grubo. Było bardzo grubo. I no się naprawdę przestraszyłem przez chwilę, że już jestem martwy. No ale git, udało się. Dobra, więc wbijamy z kolejną osobą. No i zobaczymy, kto tutaj będzie. Ziomeczek ma 480 rankingu. Jakiś ma nick Eziak, dobra, wiecie co, lecę z nim do końca. Dobra, nie polizał, ale chyba zjadł koksa typek, tak mi się wydaje, tak, on zjadł koksa. W ogóle zauważyłem, że wszyscy, co po prostu mają właśnie taki ranking około 500, jak ja w tym momencie, to na początku po prostu jedzą koksa, jakby nie bawią się w refile, tylko od razu szybkie zyskanie fajerki i klepa właśnie na koksie. Tylko, no, kurde, widzę, że ten typ ucieka tutaj, nie podoba mi się to za bardzo. Panie Ziaku, proszę tutaj nie uciekać. Dobra, na szczęście nie ucieka, zaczął się bić, że tak powiem, bo no wiecie. Ezilak, no to jest niezłym eziaczkiem, że tak powiem, dobra. On cały czas rzuca perły, zjadł dwa koksy pod rząd. No dziwny po prostu typek, bańka mu padła. Może nie ogarnie, oj, typ chyba nie ogarnął, że mu bania padła. No i co? No i kurde, ucieka, refile je. Ta, on nie ogarnął, że mu bania padła. No, to jest jakiś taki typowy po prostu Stivulek. No i sobie zdał dał ziomeczek o niku Ezilak. Także git. No i zobaczymy, ile mamy ranku. 547 po dwóch tepnięciach, całkiem spoko. Zajęło nam takie 3,5 minuty, więc jeszcze 6,5 minuty teparek. No, zobaczymy, ile będziemy mieli rankingu na koniec. Dobra, więc wbijamy w trzecią teparkę. No i zobaczymy, czy uda nam się teraz ziomka killnąć. Kurczę, znowu ktoś 440 ranku się trafi. W sensie, no znowu mały ranking. No i znowu ktoś, kto ma mały ranking, je po prostu koksa. Nie wiem, czy on tu za nami... Wskoczył ten ziomek, zajebiście. Typeczek za nami wskoczył. Właśnie do tego dążyłem, żeby tutaj za nami wskoczył. No i co, zabudujemy sobie go w emeraldach. Tylko nie tak go chciałem zabudować do końca, jak to po prostu zrobiłem. No i się z nim tutaj bijemy. Szkoda, że nie mam obsydianku, bo byłoby po prostu lepiej. Co on, zjadł refila jeszcze? Ty, gość był na koksie, zjadł refila jeszcze. Co za dziwny typek. Dobra, zmienię sobie seta. Jakby co, to wiem, że mam zielonego seta, ale zawsze wiecie, parę tam użyć więcej mam od ziemeczka i może typ sobie poliżę. No i zajebiście. 3 tepnięcia, 560 rankingu. No i to, co mówiłem, że 300, że wbiję około 200-300 rankingu, jest w sumie do wykonania. Także całkiem spoko, więc co, zaraz się tepamy z kolejną osobą.
Dobra, więc wyjeżdżam z czwartą osobą na tę parkę. Generalnie przed chwilą się trafiłem dwa razy, ale ziomki uciekły. Mamy typa bez seta. A to ciekawe, free 15 punktów, no nieźle. Free 15 punktów, mamy 575, także no całkiem, całkiem spoko. Dobra, więc wjeżdżam na tę parkę, to już bodajże z piątą albo szóstą osobą, nie wiem w sumie dokładnie. Jest to ziomek, 700 rankingu i ma incognito, tak samo jak ja. Dobra, zjadę refila. Oj, to będzie klepa na refilach, więc będzie prawdopodobnie, kto poliże. Dobra, zjadę też refila, ziomeczek, musiałem sobie tutaj zeskrolować, że tak powiem. Co się zeskrolować, zezumować typeczka. Ma on śnieżki, kurde, ej, ja też wiem śnieżki, ale w sumie ja na śnieżki nie lubię grać, mnie to rozprasza. Ja pierdziele, nie wierzę w to. Nie, to jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Jednokratkowa dziura, akurat gość mnie tam wknokał na 10 kratek. No nieprawdopodobne to jest po prostu. Nie, no to się nie dzieje. No nie wierzę w to. Pierwszy dead. Ja pierdziele. Dobra, widzę, więc co, wjeżdżamy na szóstą tepareczkę. Generalnie przed chwilą no, miałem dosyć pecha dużego, bo po prostu wpadłem, więc no do tej dziury zdadałem. Nie miałem tak naprawdę żadnych szans na przeżycie, chyba że jakiegoś szybkiego lotera bym zrobił, ale nie zrobiłem. Więc co, trzeba się skupić już na tej teparce i sklepać tego typa po prostu. Dobra, zjemy sobie refila. Gościu też ogólnie zjadł dwa refile, więc co, no, musimy jakoś go tutaj killnąć, ma on fajny ranking, więc dostalibyśmy za niego fajnego plusa i... Aha, gościu zjadł koksa, ja pierdzielę, no nie wierzę w to, ludzie na tych teparkach to są... Ach, szkoda gadać po prostu, no widzicie sami, no, typ wie w pierwszej sekundzie klepy koksa, no ach, dobra. No walić to na dziurę, no drugi dedzik pod rząd, nic nie zrobię. Mamy aktualnie 547 rankingu. No dobra, i wjeżdżamy na kolejną tę parkę. Mam nadzieję, że teraz nam się uda kogoś killnąć po tej złej paście. Ciupa prze. Co ten gość odwala? Ty, gość rzucił pero i stoi w miejscu, co tutaj chodzi? Dobra, odwrócił się, ma... Aha! No to pewnie, no pewnie. No tak, no kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Kto się nie spodziewał, niech napisze w komentarzu. No tak, no bardzo ładnie, no i super. I z 600 rankingu mamy 530. Zajebiście. Dobra, po złej paście tutaj dwóch deadów i jednego cheatera wbijamy na ósmą tę parkę. No i zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Dobra, miałem przez chwilę wrażenie, że ten typ też jest odpalony. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że ten typ jest też odpalony, ale chyba nie. Dobra, tutaj raczej kolega nie jest odpalony. Dobra, lecę z nim do końca, nie wiem... Dobrze, na półtora serca, fajnie, odkucie, 566 rankingu, także zajebiście, dobre odkucie, wracamy tak naprawdę prawie na zero, więc co, lecimy w kolejną teparkę i zobaczymy, czy na następnej teparce uda nam się kogoś killnąć. Dobra, wjeżdżamy na kolejną teparkę, no i zobaczymy, z kim nas teraz następnie. Chciałbym trafić kogoś, który będzie miał, kogoś, kto będzie miał 700 rankingu, ale wątpię, żeby się udało. O, dobra, tepnęło nas i... 500 rankingu, goście bez seta, czyli tak naprawdę free, 16 punktów. I mamy aktualnie 582 punkty po 9 tepnięciach. Więc co, walimy 10 tepnięcie i zobaczymy, ile będzie mniej więcej tego rankingu. Dobra, wjeżdżamy na 10 tę parkę. No i zobaczmy, czy uda nam się killnąć. Na razie staty są 6 do 3. I 38 rankingu, gościu bez seta. Mamy 620 rankingu, czyli przez 10 minut nabiliśmy tylko 120 rankingu. No szczerze wam powiem, trochę słabo, no ale też był cheater. Było tutaj... był cheater. No i dwa razy zdałem w dość głupi sposób, także no... No nic nie zrobię, ale myślę, że całkiem, całkiem spoko, jak na to, że ja jestem takim średniakiem teparkowym. No.